Cześć. Siema. Dzisiaj pokażemy Wam bardzo prosty program do modelowania 3D, jakim jest Tinkercad. Dzięki niemu w kilku prostych krokach będziecie w stanie zrobić swój własny projekt. W tym filmiku omówimy sobie podstawowe funkcje programu, a także zobaczymy, jakie rzeczy można wymodelować właśnie w Tinkercadzie. A zatem zaczynajmy! Modelowanie 3D jest powszechnie uważane za bardzo skomplikowany proces, graniczący z wiedzą nieprzystępną dla zwykłych ludzi. Okazuje się jednak, że jest to błędne myślenie. Na rynku pojawia się coraz więcej prostych, ale jednocześnie zaawansowanych programów do projektowania przestrzennego. Jednym z takich programów jest właśnie Tinkercad firmy Autodesk. Nic nie trzeba ściągać ani instalować. Wystarczy wpisać adres tinkercad.com w przeglądarce. Założyć konto lub zalogować się i przystąpić do pracy. Podczas naszych spotkań nauczymy się, jak w szybki i prosty sposób edytować bryły oraz zmieniać ich kolory i kształty. Ponadto w Tinkercadzie możliwe są bardziej zaawansowane operacje, takie jak dodawanie czy odejmowanie brył, a także import zewnętrznych plików. Obiekty stworzone w Tinkercadzie można zarówno wydrukować w 3D, ale także przeglądać na komputerze jak zwykłe zdjęcia. Czy zaimportować je do Minecrafta? Tego i znacznie więcej nauczycie się z nami w następnych miesiącach.